Co to znaczy być pozbawionym wszystkiego, być odartym ze wszystkiego, co dla nas najważniejsze? Pierre Teilhard de Chardin, filozof chrześcijański, jezuita, doświadczył w pewnym momencie brak ołtarza, brak hostii. Sam środek Azji nie miał to, co dla niego najważniejsze. Ale to coś, to symbol. Ta rzecz najważniejsza nie jest tak naprawdę najważniejsza, lecz jest symbolem tego, co najważniejsze. Symbolem, który się przemienia. I kiedy nie mamy symbolu, który się przemienia, zdajemy sobie sprawę z istoty tego, co w tym symbolu tak naprawdę się przemienia. Materia. A materii nigdzie nam nie brakuje. I w ten sposób Pierre Teilhard de Chardin odkrył Eucharystię kosmiczną. I to jest odkrycie, które jest bardzo podobne do odkrycia, jakiego dokonuje chociażby na przykład Solżenicyn, który również pozbawiony wszystkiego, doświadczawszy spustoszenie materialne, odkrył w tym spustoszeniu nie tylko na nowo swoją duchowość, ale też szczęście w cielesności, paradoksalnie. I de Chardin zadaje takie pytanie, mianowicie cytując Nietzsche, zauważa, że w życiu religijnym współczesnego człowieka nie brakuje argumentów, lecz namiętności. I bardzo możliwe, że to, co de Chardin doświadczył, jest tym, co wszyscy powinniśmy doświadczyć, ażeby tę namiętność odzyskać i odkryć na nowo.